Jesień da się na ulicach zauważyć coraz bardziej. Jednak by nie poddawać się tej szarej i przygnębiającej atmosferze, należy znaleźć takie zajęcia, by jeszcze przedłużyć ten ciepły i słoneczny klimat, który chcemy, aby trwał w nieskończoność. Tym pozytywnym bodźcem może się stać festiwal, który właśnie rozpoczyna się w Poznaniu. Jest nim Piąty Festiwal Twórczości Kobiet No Women No Art. Przez cały tydzień, bo od soboty 6 października do piątku 12 października będą miały miejsca spotkania kulturalne z Artystami i ich dziełami. Program festiwalu na pewno nie zawiedzie nikogo. W Poznaniu powstają między innymi trzy kioski kultury na Łazarzu, Piątkowie i na Ratajach. W programie również trzy filmowe spotkania z filmami Mirandy Julaj, dwa wieczory animacji w kinie Dąbrówka, a do tego przedstawienia dni zabawy z modą i designem oraz coś dla najmłodszych, czyli domy kultury dla dzieci na Wildzie, Śródce oraz przy ulicy Świętego Wojciecha. Opis tych wydarzeń i wielu innych, które kulturalnie porywać będą poznaniaków, znajduje znajduje się na stronie www.nowoman-noart.pl